No i widzicie, kogo my tu mamy? Znowu tego. Znowu, kurde, tego huntera zasranego. Co ten sobie hunter wyobraża? Okej, tam u góry nie możemy się dostać, szkoda. Dobra, co masz nam do powiedzenia? W samą porę, Spyro! Gang nosorogów na deskach wyzwał nas na pojedynek. Stwierdziły, że jesteś wolniejszy niż ogniste ślimaki ze stopionego krateru. Broniłem cię, powiedziałem, że znam całkiem szybkie ślimaki. To co, masz ochotę się z nimi ścigać? Założyły się o jajo, że przegrasz. To jest głupie, kurde. On się założył, że my jesteśmy, że on zna w ogóle te szybsze ślimaki, które są niby wolne. Gościu, przecież ty nas wkopałeś. Ale dobra, niech ci będzie. A może innym razem. Kurczaki, myślałem, że się pościgasz. No cóż, wróć jak zmienisz zdanie. Dobra, masz, kurde, niech ci będzie. Dobra, daj im popalić. Dobra, daj mi popalić, gościu, ty. Nie bój się, nie bój żaby. Ja go zaraz tak pocisnę, że to będzie... A, dobra, pamiętam już, dlaczego nie lubiłem za bardzo tego bonusu, bo ten bonus właśnie polega na tym, że będziemy musieli uderzać w kraby, żeby mieć turbo, bo jeżeli nie będziemy uderzać w kraby, to będziemy cały czas tak jechać, jak teraz jedziemy, więc... No, lepiej ten. Możemy też przy okazji te triki robić, które również nam pozwolą mieć to turbo całe, ale... No ja na razie wolę po prostu tak przejechać. Tak po prostu na zwyczajnym świecie po prostu przejechać ten poziom, żeby potem sobie co jedynie doładować. O, i mamy pierwsze miejsce. Chociaż nie cieszy mnie ten fakt, bo wolałbym no trochę poeksplorować ten poziom, zważywszy na to, że wolę te klejnoty wszystkie pozbierać, no ale dobra, niech już będzie, skoro tak musi być. O, i świetnie, kurde. Na szczęście nie ma tutaj od razu tego, że przegrałem. Nie ma od razu ekraniku, że o, you lose i tak dalej i jedź całą planszę od zara, tylko po prostu... No, jak widzicie sami, co się dzieje. Tu daleko naprawdę nie trzeba szukać. O, i widzicie, kurde. Oni sami siebie też wykańczają po drodze. Ile mam? 330. No to kurde, no to dużo żeśmy zebrali. Jak trzeba będzie powtórzyć, no to trudno, to najwyżej powtórzę, bo ja... Mi na razie zależy na tym, żeby zebrać te wszystkie klejnoty. To jest na razie taki mój priorytet. O, proszę bardzo, widzicie? Dobra, lecimy, patrzcie jakie turbo mamy teraz. Ho, ho, ho. Dobrze. Tu przy okazji ten klejnocik zebraliśmy, więc jesteśmy na czysto teraz. Nawet jeżeli jestem szósty, to jesteśmy na czysto, więc nie ma czego się bać. Chyba że mamy coś na sumieniu, no to wtedy możemy się czegoś tam bać. Ale ja nie mam niczego na sumieniu, więc nie mam czego się bać. O. O, jak fajnie. Albo jakby to powiedział Zakol. O, kotek z cebulką. Dobra, myk, myk, myk. Dobrze, 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 dobrze. No ale i trzecie okrążenie teraz mamy. To już easy. Teraz wystarczy tylko na pełnym speedzie lecieć i gitara będzie. Byleby nie, właśnie nie robić czegoś takiego. Bo ja nie mam zamiaru tutaj być ofiarą tego, że mnie zaraz ktoś prześcignie. Ja wolę sam prześcigać tych rajnoków, niż żeby to one mnie. I gitara, o to chodziło. Rozprawiłeś się z nimi jak ze zgrają skołowanych gnorków. A, i chyba jeszcze wygraliśmy jajo. Skołowanych gnorków. Oliwier. Okej, siema Oliwier. Cześć chłopaku. Skoro
Skoro nosorogów już nie ma, to co powiesz na prawdziwe wyzwanie? Jesteś szybki, ale raczej nie dasz rady mnie prześcignąć, rozwalając jednocześnie wszystkie krady. Przekonamy się? No zobaczymy, kto wygra. Dobra! Gryź kurz, cieniasie! Gryź kurz, cieniasie. No, Hunter, wiesz, ja nigdy... Powiem tak, raczej ty nigdy inteligencją nie grzeszyłeś, więc... Mogłem się po tobie spodziewać różnych tekstów, ale... Trochę się nie postarałeś, powiem ci tak szczerze, w mojej opinii. In my opinion. Na szczęście wyścig z nim to jest na trzy okrążenia, tak więc... Ja mogę zrobić teraz tak i elo benz, gościu. Spadłeś z deski, hehehe. Hunter, ty pało de hombita. O, jeszcze tutaj mamy garnki. A widzicie? Abym zapomniał. Wow, żyćko miałem tutaj. O kurczę. No to tu ciekawe. Tu ciekawe się, ciekawy wątek się rozpoczął. Wątek z żyćkiem. Dobra, tylko mnie zastanawia jedno, gdzie jest ten cholerny krab? A, tutaj jest. Jeszcze jeden jakiś został. Wierzę, że wygrałeś. Pewnie przez cały ten czas zamiast zajmować się szukaniem jaj to ćwiczyłeś. A, skoro o jajach mowa, to jeden z krabów miał to. Aiden. Fajne imię. No i gitara, mamy tutaj zaliczone już, więc... Easy peasy. A jestem ciekaw, co by powiedział, gdybym się z nim nie zmierzył. Może i na desce jesteś lepszy, ale mojej popularności i tak nie przebijesz. Tak, ty jesteś popularny tylko dlatego, bo w grze Spyro występujesz, więc tam ogarnij się, gościu. To niezłe ty fantazje, Hunter, masz, powiem ci tak szczerze. No to co, tutaj mamy 365, 3 na 6 jajek, więc tutaj To zadanko mamy zliczone, więc teraz wystarczy zrobić jeszcze jedno zadanko, które będzie na nas czekało i zaginioną flotę będziemy mieli na 100% zrobioną. Tak mi się wydaje, że jak wszystko teraz dobrze pójdzie, no to będzie chyba pełne 100%. O, tu jeszcze mamy klejnoty. Dobra, a teraz tak serio, bez żadnego tutaj śmieszkowania, bez żadnego tutaj pajacowania. Jak zniszczyć to coś? Bo cały czas się staram, a nie mogę. Z jakiegoś powodu nie mogę zniszczyć. A już wiem chyba jak. Ja to jestem kurde głupek, trochę. No właśnie, tak to trzeba było zrobić.
No właśnie, o to tutaj chodziło. O to tutaj chodziło, więc lecimy. Lecimy, nie śpimy. Bum, bum, bum. 409 to jest. Kurde, tej dziewiątki tak trochę nie rozpoznałem. To trochę wyglądało tak, jakby jakaś inna liczba była tu wpisana. No ale okej. Jak sobie gra życzy. Więc teraz... Teraz myślę, że dobrym pomysłem będzie dostanie się na statek i popłynięcie pod wodę, dlatego że pod wodą mamy również dużo klejnotów, które ominęliśmy. A warto byłoby je zebrać i warto byłoby się nimi zainteresować. Tu mamy to. Więc teraz lecimy do tarczy i ziom do wody. Uuu, co tu mamy? Hada mamy. Czada. Dobra, czyli będziemy mieli zaraz wszystkie jajuszka. No, dobra, jeszcze dwa jajka. Okej, więc tą sekwencję mamy zaliczoną już. Może tak na odczepnego teraz tu wlecimy? A niech będzie. Co tutaj mamy? O, siema, szalony Edzie. Te wody były moim ulubionym miejscem do nurkowania. Ale od kiedy pojawiły się łodzie patrolujące, jestem uziemiony. Dałbyś radę pokierować tą łodzią, którą kupiłem za złom? Szlak, wy to chyba sam muszę się tym zająć. Te wody były moim... Świetnie. Wciśnij skok, by przyspieszyć. Kiedy w zasięgu pojawi się jakaś łódź, torpeda zacznie się zbroić. Jak już dobrze wycelujesz, strzel, wciskając atak. Okej, no to lecimy z koksem w takim razie. Trzeba będzie się rozprawić tutaj z tutejszymi wrogami, którzy będą tutaj siedzieć pod wodą. Tak, zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. O, klejnocików zbierać nie możemy jako łódź. A to dlaczego? Oj, 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 niedobrze. No, pamiętam akurat to wyzwanie i powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o to zadanko albo o ten bonus, który teraz robimy, to ja go nie lubiłem za pierwszym razem, dlatego że wydawało mi się, że on trwa wieczność. Ale tak szczerze, jak dobrze przysiądziesz do tej rundy bonusowej, to ona szybko się skończy, tak więc myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu trochę być bardziej cierpliwym. Bo to naprawdę wiele nie kosztuje. A jednak trzeba przejść tę rundę bonusową, chcąc nie chcąc. Dobrze jest. Dzbanuszek, a raczej garnek został zniszczony. Metalowy. I git. O to chodziło. Wiesz, jak sobie radzić z łodzią podwodną? Weź sobie to jajo jako nagrodę. Cóż, głupio mi znów prosić cię o pomoc, ale zaraz czort wie skąd pojawi się jeszcze więcej łodzi. Jeśli uda ci się je rozwalić, znów będę mógł pływać w kwaśnym jeziorze. Cóż, wróć, kiedy zmienisz zdanie. Cóż, głupio mi znów prosić... W rzeczy samej, skakuj z smoku. Okej, no to jeszcze raz zrobimy, bo czemu by nie? W końcu jesteśmy od tej brudnej roboty, jak to się mówi, więc no trzeba próbować swoich sił. Dobra, więc teraz mamy raptem jedną łódź więcej. Okej, więc na tym... W sumie to zadanko nie polega na niczym innym jak na tym samym, tak więc pozwólcie, że ja po prostu wam to trochę zeskipuję i widzimy się, jak będę niszczył ostatni statek, bo mi się wydaje, że to jest bardziej komfortowe, szczególnie, że na razie i tak nie mam nic... O niczym ciekawym nie mam nic do powiedzenia, tak więc na razicho, do zobaczenia. No i dobra, jesteśmy z powrotem i już mamy ostatniego, kurde. Ostatniego ancymona. O ty, kurde. O, teraz. Uhu, przynajmniej kwaśne jezioro znów nadaje się do pływania. Chciałbym cię solidnie wynagrodzić, ale zostało mi tylko jeszcze jedno jajo. Może w tym znajdziesz coś fajniejszego. Dolores.
Fajne imię. Śmieszne. No dobra, no to co? 85 jaj, więc teraz płyniemy pod wodę i zaczynamy, kurde, zbieranie tego wszystkiego. Bierzemy co nasze i spadamy stąd, bo nic tutaj po nas. Poza klejnotami, które na nas tutaj czekają. Ile mamy? 533. Kurde, no to już praktycznie zaraz koniec poziomu będziemy mieli. Nie wiem, wydaje mi się, że trochę go szybciej zaliczyliśmy niż mi się na początku wydawało. Może za bardzo, ja nie wiem, negatywnie się nastawiłem na ten poziom? Kurczę, nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem. Dopłynę? Dopłynąłem. Ja bym miał nie dopłynąć, no proszę was. Okej, okay, czyli Sparks już mi pokazuje, że tutaj nic nie ma. No to by się zgadzało, 556 mamy zebranych klejnotów, więc możemy sobie stąd się ewakuować. Oj. Nie to chciałem zrobić. Tylko miejmy nadzieję, że teraz faktycznie będzie nas ten. Może nie tyle co stać, co faktycznie znajdziemy te pozostałe klejnoty. Bo trochę byłaby lipa. Nie żeby coś. Dobra, czekajcie, gdzie mnie jeszcze w ogóle nie było? Tu jeszcze nie płynąłem. A, i zginąłem, no. Bo jak żeby inaczej. Dobra, centralnie tutaj coś mamy, więc trzeba będzie tam sprawdzić. No, tutaj coś jest, widzicie? Ha, kurde. Oj, przy okazji sobie żyćko nadrobiliśmy. Fajnie, fajnie. P95? O kurde, to jeszcze nam 5 brakuje. To gdzie jest ostatnia piątka? Góry. A, tutaj. No proszę, poziom już na 100% zrobiony.
Gituwa, wychodzimy stąd. To ładnie nam poszło. Dobra, wypłynęliśmy sobie na spokojnie. I teraz co by tutaj zrobić za następny poziom? Śnieżna świątynia, no to sobie zostawimy na potem. Zaginiona flota już jest zrobiona na 100%. Kusi mnie, żeby zrobić ten poziom. Zaklęta grań, bo to jest jeden z moich najmniej ulubionych poziomów. I myślę, że to byłoby dobre, więc róbmy to. Miejmy ten gorszy poziom już za sobą. Zastanawiam się, ile jeszcze tutaj poziomów nam zostało, no bo teoretycznie zrobiliśmy teraz 3 poziomy na 100%, bo liczymy teraz z tym, z światem. Spyro, niezwłocznie potrzebujemy pomocy. Zły czarnoksiężnik z Felini przeszedł przez zamek niczym burza i porwał księżniczkę. Jeśli go zaraz nie powstrzymamy, zmusi ją do poślubienia księcia Azraela. Azraela, ale dymy, kurde, dymy w tym królestwie są. Nie, ale co muszę przyznać jedną rzecz. Ten świat został bardzo ładnie odrestaurowany, jeżeli chodzi, w sensie ten poziom. Bo mimo, że nie przepadam za tym poziomem kompletnie, dlatego że muzyka mnie tutaj drażni i tak dalej. I sam w sobie poziom jest po prostu trochę taki Resident Sleeper. To jeżeli chodzi o soundtrack, to tutaj uważam, że jest jak najbardziej spoko. Znaczy, soundtrack, jeżeli chodzi o grafikę. Bardzo ładnie został odrestaurowany ten poziom. Oj, ale czkawka mnie wzięła, ja pierdziulę. Dobra, mamy tutaj ropuszkę, która została unicestwiona. W ogóle ten poziom, nie wiem czemu, mi się trochę z Japonią kojarzy. Taka trochę tutaj kultura japońska, połączona z taką baśnią dziwną. O, nie wiem, 10 krasnoludkach i jednym tym. Jednym Menelaosie, którym był, sami wiecie kto. To ten Jumanji z Łodzi. Księżniczka będzie zmuszona poślubić tego łotra, księcia Azraela. Tego łysego łotra przez chwilę przeczytałem. Dobra. Spokojnie, spokojnie, ja się nie muszę aż tak śpieszyć. O, tu mamy ten. 2 słoiki. Warto byłoby je zniszczyć. Tak nie, żeby coś. No, 46 i to mi się podoba. To jest bardzo dobry wynik. Idziemy dalej do przodu. Kurde, te śnieżne góry bardzo mi przypominają Spyro 1 i chyba w sumie po zagraniu w Spyro 3 chyba se zagram znowu w Spyro 1, bo jakoś taką mam ostatnio dużą chęć na zagranie w Spyro 1. Nie wiem dlaczego w ogóle. Chyba wiem dlaczego, ale dobra, nie będę się tym z wami dzielił. Po co? A niech będzie niespodzianka, moi drodzy, a niech będzie niespodzianka. I mamy już 106, kurde, zebranych. Tutaj bardzo szybko się zbiera te klejnoty. Z tego co widzę. A teraz ten tu będzie przesuwał i będzie się chwalił. Ja pierdzielę. O jejku. Ale jestem śmieszny. Przesunąłem wieżę i spuściłem na łeb Spyro. Aha, ale beka. Ohohoho. Ale beczunia, gościu. O Jezu, znowu ten frajer. A to między innymi dlatego nie lubię tego też poziomu, bo jak widzę Moneybugsa, to po prostu mi się cofa obiad, nie? Bez kitu. A dzisiaj jadłem, kurde, pyszne rolatki. To znaczy, sorry, nie rolatki, tylko te klopsiki z mizerią, więc tym bardziej fujka. No Spyro, to twój szczęśliwy dzień. Razem z czarnoksiężnikami ustaliliśmy pewne zasady. Wystarczy, że dokonasz drobnej opłaty, a bez problemu podniosą te stopnie, byś mógł przejść. Spierdalaj mi z tą opłatą. Jak chcesz, Spyro. Ale na myśl o tej biednej księżniczce wróżek, którą pojmali źli czarnoksiężnicy, łzy napływają mi do oczu. No, nie próbuj mi grać na emocjach, bo ty jesteś taki, kurde, ty jesteś taka fałszywa morda, że dosłownie daj spokój. Bardzo mądry wybór, Spyro. Poproszę czarnoksiężników, by niezwłocznie podnieśli stopnie. A, i powodzenia w ratowaniu tej księżniczki, czy tam, co tam masz w planach.